Dzień dobry Państwu. Rozpoczynam, otwieram 10. posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Informuję, że posiedzenie Komisji jest transmitowane w internecie. Bardzo proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego tutaj, bo będzie to prowadziło do sprzężeń. Widzę, że wszyscy członkowie komisji są dzisiaj z nami na sali, więc nikt nie oczekuje na połączenie zdalne. Szanowni Państwo, dzisiejsze posiedzenie ma dwa punkty. Proponujemy następujący porządek obrad. Po pierwsze wysłuchanie prezydenta miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, a po drugie wysłuchanie posłanki Magdaleny Łośko. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego porządku posiedzenia? Jeśli nie, zanim przejdziemy do rozmowy z panem prezydentem, którego serdecznie witam, chciałem Państwa poinformować o dwóch sprawach. Otóż po pierwsze, po ostatnim posiedzeniu, 9, wysłałem do pani minister Agnieszki Kaczmarskiej, szefowej Kancelarii Sejmu, wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie nam wszystkim, czyli członkom komisji, wszystkich stenogramów z posiedzeń zamkniętych Komisji Śledczej do spraw zbadania zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy policji i innych funkcjonariuszy państwowych, czyli tak zwanej Komisji Naciskowej. To pismo wysłałem, informując panią minister, że wszyscy mamy dostęp do informacji niejawnych do poziomu klauzuli tajne. 17 lutego nadal czekam na jej odpowiedź. Informuję państwa senatorów także, że równo dwa tygodnie temu, czyli 8 lutego, wysłałem do pana ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych, pana Mariusza Kamińskiego, pismo z prośbą o wyjaśnienie zarówno członkom komisji, jak i opinii publicznej następujących spraw. I chciałbym, żebyście państwo oczywiście dostaliście już wtedy kopię tego pisma, ale chciałbym, żeby opinia publiczna również wiedziała odpowiedzi na jakie to pytania pan minister Kamiński od dwóch tygodni nie udziela odpowiedzi. Po pierwsze, dlaczego zakupu systemu Pegasus dla CBA dokonano w sposób niezgodny z prawem, to jest ze środków innych niż pochodzące z budżetu państwa? Po drugie, czy prawdą jest, że do finansowania systemu Pegasus Centralne Biuro Antykorupcyjne użyło poza kwotą 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości także innych środków pozabudżetowych? Po trzecie, czy pan minister Kamiński wiedział o tym i akceptował zakup przez CBA systemu Pegasus w sposób zakamuflowany, łamiący utarte procedury i tym samym mogący stanowić naruszenie prawa? Po czwarte, czy zastosowanie metody kontroli operacyjnej, zwłaszcza użycie systemu Pegasus wobec senatora Krzysztofa Brejzy, mecenasa Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek, prezesa Agrounii Michała Kołodziejczaka nastąpiło za zgodą sądu? Jeśli tak, czy była to zgoda uprzednia, czy następcza? I jakie uzasadnienie dla zastosowania tak agresywnego systemu jak Pegasus przedstawiono sądowi? Po piąte, ponieważ w swoim piśmie do mnie z dnia 25 stycznia 2022 roku pan minister Kamiński stwierdził, że podstawą zastosowania Pegasusa wobec senatora Krzysztofa Brejzy w 2019 roku, gdy pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, miało być, cytuję, to, że pojawia się w śledztwie. I w związku z tym proszę o odpowiedź pana ministra Kamińskiego na pytanie, od kiedy to podstawą zastosowania najbardziej inwazyjnego systemu inwigilacji w historii
służącego do walki wywiadowczej z terroryzmem miałoby być, cytuję, pojawienie się w śledztwie. Jak pan minister w związku z tym wyjaśni, że w tym śledztwie mimo upływu 3 lat od inwigilacji Pegasusem senator Brejza nie był nawet wezwany na przesłuchanie w jakimkolwiek charakterze? I wreszcie po 6, czy pan minister Kamiński przeprowadził postępowanie sprawdzające mające na celu ustalenie, w jaki sposób materiały pozyskane w drodze inwigilacji wyżej wymienionych osób znalazły się w dyspozycji TVP, gdzie następnie wykorzystywano je w materiałach przedstawiających w negatywnym świetle senatora Krzysztofa Brejzę i mecenasa Romana Giertycha? Czy przekazywanie TVP materiałów zgromadzonych w trakcie kontroli operacyjnej służb odbywało się za wiedzą i zgodą szefów CBA lub pana ministra osobiście? Wszystkich państwa informuję, że to moje pismo jest dostępne na stronach komisji. Szanowni państwo, przystępujemy do rozmowy z panem prezydentem Ryszardem Brejzą. Jeszcze raz serdecznie witam. Pan prezydent Brejza urodził się 13 marca 1958 roku w Inowrocławiu. Jest magistrem historii i absolwentem studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej. Był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był marszałkiem konwencji NZS oraz delegatem na pierwszy zjazd NZS. Potem był członkiem NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, w stanie wojennym działaczem opozycji demokratycznej. W latach 1992-98 piastował stanowisko marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego. Był radnym Rady Miejskiej Inowrocławia też w latach 90. W latach 1997-2001 był posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Od 2002 roku był 5-krotnie wybierany przez mieszkańców Inowrocławia na urząd prezydenta miasta. 7-krotnie był wybierany na radnego. Od 2003 roku nieprzerwanie jest członkiem zarządu Związku Miast Polskich. Jest członkiem zespołu do spraw ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Panie prezydencie, wezwaliśmy pana przed komisję po informacjach z ubiegłego tygodnia, iż był pan również atakowany systemem Pegasus. Co pan nam może powiedzieć w tej sprawie? Skąd pan o tym się dowiedział? Jaki jest status wiedzy o tym, że był pan tym systemem atakowany? Oraz czy ma pan wiedzę lub z czym pan wiąże to, że jak rozumiem w roku 2019 systemem Pegasus pana atakowano? Bardzo proszę o odpowiedź. Jak najbardziej, tylko proszę włączyć mikrofon. Taki zielony guzik. Dziękuję bardzo. Pragnę serdecznie podziękować na początku za możliwość mego wysłuchania przez komisję. Dziękuję za państwa pracę, jaką podjęliście się w tak ważkim, trudnym momencie, ważkim dla historii Polski i ze względu na wydarzenia dotyczące tego, co w Polsce dzieje się od 2015 roku. Proszę państwa, wszystkie te działania, o które pan przewodniczący mnie tutaj zapytał, związane z Pegasusem, wiąże oczywiście z działalnością mojego syna Krzysztofa Brejzy, w niewielkim stopniu ze swoją również. Skąd pozyskałem informacje na temat inwigilacji mojej osoby z wykorzystaniem Pegasusa? Informacje uzyskałem od dziennikarzy Gazety Wyborczej, którzy wspólnie z dziennikarzami Die Zeit, współpracują z Amnesty International, znaleźli numer mojego telefonu wśród tych numerów telefonów wydobytych z firmy, która obsługuje Pegasusa, z firmy izraelskiej, w której zostało złożone zlecenie, prawdopodobnie przez CBA, bo któż inny mógłby
takowe zlecenie złożyć na zainfekowanie mojego telefonu Pegasusem. Po uzyskaniu tej informacji przekazałem niezbędne dane, pliki z mojego telefonu ówczesnego do zbadania przez Amnesty i uzyskałem potwierdzenie o 10 próbach, jakie podjęto zainfekowania tego telefonu w 2019 roku od lipca do sierpnia. Wszystkie te działania prowadzone były przez służby w czasie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. W czasie kampanii, w której mój syn był szefem kampanii Platformy i również były wobec niego podejmowane te same próby. Ja z kolei byłem członkiem grupy samorządowców, prezydentów, burmistrzów miast, która organizowała wsparcie w tych wyborach dla Koalicji Obywatelskiej, dla kandydatów. Miałem sam kandydować do Senatu, zrezygnowałem w pewnym momencie razem z Jackiem Karnowskim. Kandydował obecny tu pan senator Wadim Tyszkiewicz oraz Zygmunt Frankiewicz i to skutecznie. Działaliśmy w jednej grupie, ja byłem pełnomocnikiem tej grupy na województwo kujawsko-pomorskie. W związku z tym próby zainfekowania mojego telefonu Pegasusem odbieram w tym niewielkim stopniu, ale również jako i z możliwymi skutkami politycznymi dla mojej działalności w tym okresie wyborczym. Przede wszystkim obiektem zainteresowania służb to był i jest mój syn Krzysztof Brejza, obecnie senator. Nie mam co do tego wątpliwości. Jeżeli pan przewodniczący i komisja pozwoli, to sięgnę do takiego znamiennego pewnego wydarzenia rok wcześniej, w 2018 roku. Bo ten scenariusz, jaki był realizowany w 2019 roku, jaki jest realizowany teraz, w 2022 roku, kilka tygodni temu postawiono mi zarzuty prokuratora okręgowa w Gdańsku z artykułu 231 przecież, więc działania są nadal prowadzone. Wszystkie te zarzuty mają swój początek w scenariuszu, jaki napisany został w 2018. W 2018 roku powstała przed wyborami samorządowymi w Inowrocławiu taka grupa hejterska na WhatsAppie. Po roku o tym się dowiedzieliśmy dopiero. W składzie działaczy PiS-u oraz Solidarnej Polski na czele z obecnym prezesem Wojskowego Funduszu Ochrony Środowiska, w składzie byli dyrektorzy sądów w Bydgoszczy, w Inowrocławiu, były komendant powiatowej policji w Inowrocławiu, wielu innych działaczy ulokowanych w różnych organizacjach, spółkach, pracownicy wojewody kujawsko-pomorskiego. I jedna pracownica moja, z mojego wydziału, która po kilku miesiącach zmieniła pracę i dzisiaj pracuje w Urzędzie Wojewódzkim u wojewody na stanowisku kierowniczym. Zasłużyła się. Ona wynosiła informacje pewne do tejże grupy, która co robiła? No działała na podobnych zasadach, tak zwana w cudzysłowie grupa Pibiak. Chciałbym państwu powiedzieć, że dostarczano informacje z mojego urzędu o planowanych moich działaniach. Grupa ta miała powiązania bezpośrednie z dziennikarzami Telewizji Polskiej, uzgadniając sposób możliwy działania, który miałby oczernić mnie, mojego syna. Grupa przekazywała, opracowała memy i prześmiewcze komentarze, tworzyła lewe konta, fałszowała wyniki sondaży przedwyborczych, uzgadniając techniki, jak można spowodować, aby mojego kandydata z PiS-u
w tych wyborach w jakiś sposób jego szanse podnieść na uzyskanie lepszego wyniku. No i chciałem Państwu zacytować pewne hasła, które są tutaj tym clue dla mnie. Jakie padały na tej wewnętrznej grupie. Zrobię z niego, czyli Brejzy, Misiewicza, lepszego niż z Bartka Misiewicza zrobili. Dalej. Po prostu cyzelujemy mantrę, w której głównym celem ataków jest układ zamknięty. Ryszard Brejza i Krzysztof Brejza, poseł PO. Dalej. Wiążemy tych ludzi podejrzanych w aferze fakturowej z Krzysiem. Wiadomo z jakim. Dalej. W komentarzach przypominajcie, proszę, że osoby umoczone w aferze to ludzie Krzysztofa. Łączcie ich z Platformą. Wskazywała moja pracownica ówczesna, o której tu wspomniałem, która znalazła swoją pracę w nagrodę już po kilku tygodniach u wojewody, dzisiaj tam pracuje. Pomimo tej brudnej kampanii w 2018 roku wygrałem wybory. W Inowrocławiu ponownie prawie 60% mieszkańców głosowało na mnie. Co się dalej działo, panie przewodniczący, w 2019 roku, a więc w roku kolejnym, 21 sierpnia, już w trakcie tej kampanii i w trakcie, kiedy uruchamiany był Pegasus i mojego syna i u mnie na telefonie, były te próby przejęcia mi telefonu, 21 sierpnia wkraczają do mojego sekretariatu i gabinetu funkcjonariusze CBA. Okazuje się, że od kilku godzin na terenie Inowrocław jest pacyfikowany. Od 6 rana do kilkudziesięciu miejsc z kilku delegatur, prawie 100 funkcjonariuszy CBA przeprowadza przeszukania, zajmuje dokumenty. Czego to dotyczy? No, dotyczy podobno sprawy sprzed jeszcze kilku lat, 2017 roku, wydarzeń 2015-17, tak zwanej afery fakturowej. I to wówczas zajęty zostaje w urzędzie mój telefon, mój komputer. Dlaczego o tym wspominam? Bo ma to związek z Pegasusem. Bardzo istotny. Otóż ostatnia próba zainfekowania mojego telefonu nastąpiła 20 sierpnia o godzinie 12:06. Mam tu wydruk ze strony Amnesty International, w której podano godziny oraz treść SMS-ów, jakie przekazywano na mój telefon w ciągu tych dwóch miesięcy. Ostatni przyszedł, powtórzę, 20 sierpnia o godzinie 12:06, natomiast 21 sierpnia ten telefon został przejęty przez funkcjonariuszy, którzy posiadali go do godzin wieczornych tego dnia. Jaki to ma związek? Różne przypuszczenia można snuć. Być może te próby przejęcia mi telefonu były nieskuteczne. Że były skuteczne, musiałbym kliknąć przekazywaną mi treść SMS-a, który kierował do domeny, do stron, których już nie ma. To były fałszywe, które miały z kolei zainfekować mój telefon Pegasusa. Pytam, jakiego typu to były domeny? Do czego miały kierować, panie prezydencie? Mam tutaj symbole info, AVSRRNYR i tak dalej, o jakiej treści ten ostatni brzmiał tak. SMS from News Portal. Ciekawe. Znamy już pełne listy wyborcze z wykrzyknikiem. Czeka nas kilka ciekawych starć. Zobacz listę kandydatów z twojego okręgu wyborczego. Inne. To był pierwszy w lipcu. Panie prezydencie, P.
To był SMS z bramki SMS. Panie prezydencie, widział pan komentarze na portalu Ino? Sugerowało to jeden z portali inowrocławskich, który rzeczywiście jest taki, tak się rozpoczyna jego nazwa. Na temat skoszonej łąki proszę wejść i poczytać. Podsyłam link do artykułu. No i tu jest podany link właśnie do strony, której nie ma. Już nie ma. Kliknięcie na ten link uruchamiało, było równoznaczne z zainfekowaniem mojego telefonu tym systemem. Następnie, ponieważ współpracowałem w ramach tych wyborów z Koalicją Obywatelską, z Platformą, były wspólne spotkania z ówczesnym szefem Platformy, grupy prezydentów. Uczestniczyłem w spotkaniu w Radomiu, między innymi w przygotowaniu. Otrzymałem taki SMS w lipcu. SMS from Platforma KO. Już 12-13 lipca spotkajmy się na forum programowym Koalicji Obywatelskiej, by porozmawiać o Polsce z wykrzyknikiem. No i tutaj adres sugerowała ta strona, że coś jest ciekawego, prawda, z punktu widzenia mojej działalności, zainteresowań, do strony, której oczywiście już nie ma, i to był fałszywy, sprokurowany SMS przez firmę, która, mając umowę z polskim rządem czy z CBA, wykonywała po prostu zlecenie, infekując telefon. Miałem telefon HTC z Androidem, więc na telefona z Androidem w taki sposób mógł Pegasus opanować telefon. Kolejny SMS from HTC Polska. Proszę zwrócić uwagę, HTC Polska. No, mój telefon właśnie był HTC. Zapisz się do klubu HTC, jako klubowicz będziesz otrzymywać niedostępne dla innych informacje o nowych produktach, akcesoriach, usługach, korzystaj w pełni z możliwości swojego telefonu. Inne SMS from tam A1. Nowy system płatności na autostradzie A1, system automatycznego poboru opłat bez biletu i bez dokonywania płatności na bramkach. Kolejny SMS. Kryzys lekowy trwa. Sprawdź, w której aptece w okolicy dostaniesz potrzebne leki. Akurat przeziębiony byłem. Dostaję. SMS from Energa. Drogi kliencie, przypominamy o ostatecznym terminie składania oświadczeń w sprawie zamrożenia cen energii. Jest wabik? Jest. Pełną informację o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek znajdziesz na naszej stronie dwukropek i tu jest link do strony podany. Ryszard, zagłosuj w sondażu dotyczącym naszej kandydatki do Senatu. Nie wiem, jakiej kandydatki, ale to już głupiutkie było. Jakiej? To już ostatnie chwile z wykrzyknikiem. Teraz SMS from E nad morzem. Hotele na wybrzeżu Bałtyku do 50% zniżki. Tak, wybierałem się na Bałtyk, ale mam stałe miejsce i nie korzystam z innych hoteli. Więc to mi się wydało podejrzane rzeczywiście i tu na pewno nie kliknąłem. Skorzystaj. Zobacz ofertę. I to jest link. SMS from Bytom. Dzień dobry, informuję, że pańska przesyłka jest do odebrania z celnej firmy Bytom Złote Tarasy. Prosimy o przygotowanie numeru zamówienia. Przejdź do twojego zamówienia i tu jest link. Kupowałem w tym sklepie kiedyś, ale nie tu w Warszawie, tylko w innym mieście akurat. O czym to wszystko świadczy, proszę państwa, że prowadzone były działania związane również z moją osobą poprzez prawdopodobnie wykonanie jakiegoś profilu moich zainteresowań, tego, co wykonuję, jak również z wykorzystaniem, to jest prosta rzecz, systemu lokalizacji mojego telefonu poprzez logowanie się na określonych bramkach. Stąd mogło się pojawić tutaj morze, autostrada. Jeżeli CBA, rzeczywiście to CBA, przekazywało takie zlecenia do firmy zewnętrznej w Izraelu, która realizowała te zlecenia i tak to się odbywało,
bo dzięki komisji mamy tu więcej wiedzy w tej chwili, niż mieliśmy jeszcze kilka tygodni temu, to ten sposób działania mógł mieć tutaj swoje zastosowanie. Panie prezydencie, my pewnie będziemy mieli bardzo dużo pytań, ja tylko chciałem doprecyzować. Po pierwsze, pan jest pewien, że na żaden z tych linków pan nie kliknął, tak? Nie jestem pewien, ale jest to mało prawdopodobne. Jestem z natury bardzo ostrożny. Pewne linki wzbudziły moje zaskoczenie i pomyślałem sobie, że coś jest tutaj nie w porządku, ale nie lokalizowałem tych swoich podejrzeń wokół Pegasusa. Nie, absolutnie. Działo się to, tym niemniej wydaje mi się, że chyba nie kliknąłem na żaden, stąd być może, że one były powtarzane w takim systemie. Nie kliknąłem również, ponieważ miałem świadomość po tych akcjach wspólnych Telewizji Polskiej, CBA wcześniejszych. Było kilkadziesiąt materiałów w 2019 roku, pojawiało się dotyczących mojej rodziny, miasta Inowrocławia, wszystkie, które miały zohydzić nas w oczach innych mieszkańców. I była też taka sytuacja, o której chcę państwu tutaj powiedzieć. Ona ma związek z inwigilacją ewentualnie, ale nie z Pegasusem, bo to nie był ten system uruchamiania Pegasusa. Ale na przełomie czerwca i lipca 2019 roku, w godzinach wieczornych, przed moim domem jednorodzinnym, moja żona, która wychodziła do apteki w godzinach wieczornych, zauważyła, to jest druga ulica osiedlowa, no, zwraca tę uwagę, w samochodzie osobowym z rejestracją bydgoską, nie inowrocławską, dwóch młodych, w wieku około 30-40 lat mężczyzn, którzy mieli przed sobą uruchomione laptopy, samochód nieoświetlony, więc od środka to było zauważalne, no i się zainteresowała, podeszła, wzbudziło to jej podejrzenie i wręcz zapukała w szybę. Zapytała, czy panowie z CBA. W takiej atmosferze my żyliśmy i żyjemy jako rodzina. Być może to było nieporozumienie jakieś, nie wiem. Pytałem, a co tam zauważyłaś? Jakieś znaki, jakieś krzaczki, jak ona to określiła. I to było to wszystko. Potem to przełom czerwca i lipca 2019, potem w lipcu pojawiły się te materiały i ta akcja pod koniec sierpnia w urzędzie, która, podkreślam, 24 godziny po wysłaniu ostatniego z SMS-ów z tej listy z Amnesty przestały przychodzić kolejne. Panie prezydencie, chcielibyśmy przejść do pytań. Ja tylko jeszcze chcę ustalić jedną rzecz. Ostatni SMS do pana przyszedł 20 sierpnia, a pierwszy kiedy? Którego lipca? Pierwszy SMS przyszedł 11 lipca o godzinie 12:15. Okay. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, zaczniemy zadawać pytania. Pierwszy pan senator Wadym Tyszkiewicz. Panie przewodniczący, panie prezydencie. Proszę mi powiedzieć, czy pana zdaniem głównym pana grzechem to jest to, że jest pan ojcem syna, czy jako rodzina państwo, jak się czujecie? Bo z tego, co pan opowiada, to tak naprawdę między latami 2015-2022 jesteście państwo poddani ciągłej inwigilacji. Ja przed chwilą odpaliłem tak zupełnie przypadkowo, wbiłem jakąś sekwencję słów i wyświetliło mi się komunikat z TVP Info. TVP Info. Klan Brejzów rozsyła pozwy sądowe. Niesamowity cynizm i tak dalej. Jak się pan czuje jako członek klanu Brejzów, który od tylu lat pracuje dla swojego społeczeństwa, dla swojego miasta? Państwo jeszcze w minionej epoce, z tego co wiem, mieli naloty, że tak powiem, tylko innych nieco służb. W tej chwili jesteście poddani od 7 lat ciągłej inwigilacji.
I proszę mi powiedzieć, ten podstawowy zarzut, jaki panu postawiono, tak? Bo nie wiem, albo no, przypuszczam, że nie jest pan członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która terroryzuje nasz kraj, która podkłada bomby, czy robi jakieś niesamowite przestępstwa. Za co pan został oskarżony? Jakie zarzuty panu postawiono w CBA i kiedy i w jakiej sekwencji czasowej to się wydarzyło, że został pan wezwany do prokuratury w Gdańsku i postawiono panu zarzuty. Jakie to zarzuty spowodowały to, że użyto przeciwko panu największej, najpotężniejszej broni cybernetycznej, jaka jest dostępna na świecie? Proszę powiedzieć, jaki jest pana zdaniem, albo co wynika z wezwania do prokuratury, powód, że pan, pańska rodzina, pańska żona, pańska synowa, wnuki odczuwają tą gigantyczną presję związaną z tym, że klan Brejzów został zlinczowany tak naprawdę w mediach publicznych, a teraz postawiono panu zarzuty. Dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, szanowni państwo, nikt z nas nie potrafi sobie wyobrazić tego, co może się w jego życiu jeszcze dziać, ale na różne niespodzianki musimy być przygotowani, jeżeli podejmujemy się w swoim życiu bardzo ważnych spraw. Dla mnie to, co się od kilku lat dzieje, To jest powrót do lat 70., 80. ubiegłego wieku. To jest powrót do lat państwa, w których służby bezpieczniackie działały razem z dziennikarzami telewizji jedynej, w której manipulowano rozmowami nagrywanymi internowanego Lecha Wałęsy ze swoim bratem. Znamy to, ten przykład, tylko jeden taki, ale takich była masa wydarzeń. To były lata zagrożenia, lata, w których alternatywnie musieliśmy tworzyć podziemne struktury ludzi wolnych, którzy chcieli wolność dla Polski. Chcieli mieć wolną i demokratyczną Polskę. Dzisiaj jest to powrót do tych lat. Mówię o odczuciach mojej rodziny. Mojej rodziny mam na myśli mojego syna, mam na myśli moją żonę, ale są takie chwile rzeczywiście bardzo trudne, bo ja mam również jeszcze żyjącą moją mamę. Mamę, która przeżyła w tragicznych okolicznościach odejście mojego syna w stanie wojennym. Ona ma prawie 90 lat i były chwile takie, w których musieliśmy ją gdzieś odsuwać od telewizora, żeby te informacje, które się sączyły, to nie są informacje, ale te, nie wiem jak to określić, te pomyje, które wylewano na nas, żeby nie wywołały skutku dla nas najgorszego. Każdy z nas, jeżeli działa w polityce, to jest na wiele rzeczy przygotowanych, ale to, co najtrudniej jest znieść dla nas i o tym wiedzą bezwzględni przeciwnicy i cyniczni, to jest rodzina. To są ludzie niewinni, to są moje wnuki, to jest właśnie moja mama. I tu pewien problem się pojawia. Natomiast jeżeli chodzi o mojego syna, moją osobę, to myślę, że jesteśmy na tyle zahartowani i przygotowani w tej walce, że nas się pokonać takimi metodami nie da. Jeżeli ktokolwiek liczył z tych, którzy podejmowali decyzje w sprawie tych brudnych metod, że pokonają nas, to się mylą. Pozwolę sobie jedynie przypomnieć,
że odpowiedzialność za stosowanie takich metod ponoszą ci sami ludzie, którzy stosowali je wobec Andrzeja Lepera wiele lat temu, a powrócili. Jeżeli wykorzystywane są brudne takie metody walki z przeciwnikami, to ja wierzę w to, że to się kiedyś na nich odbije. Bo tak jak wierzyłem w 80-tych latach w to, że będzie wolna, niepodległa, demokratyczna Rzeczpospolita i nie będziemy skazani przez całe życie na bytowanie w Polsce komunistycznej, tak samo my wierzymy, że w Polsce powróci praworządność i powróci demokracja. Co do tego nie mamy wątpliwości. I to daje nam siłę, to przekonanie. Z jednej strony te doświadczenia, ale z drugiej strony to przekonanie. Bo jeżeli sięgniemy do historii Polski powojennej, to kogo komuniści niszczyli? Elity polityczne z II Rzeczpospolitej. Wcześniej Niemcy, faszyści, a potem komuniści. Bo to byli ludzie, którzy swoją mentalnością, swoim przygotowaniem byli największymi przeciwnikami władzy komunistycznej w Polsce i mogli się skutecznością wykazać. Działacze różnych partii, różnych organizacji, od tych PPS-u, od lewicowych, na prawicy kończąc. I dzisiaj jest taka, odbieram to jako pewną powtórkę. Te zagrożenia związane z postawionymi zarzutami przez prokuratury okręgowej w Gdańsku, kiedy wysłuchiwałem z artykułu 231 niedopełnienie obowiązku i nadużycie kompetencji, a kiedy słuchałem pana prokuratora, to miałem takie wrażenie, które kiedyś już dziennikarzowi, któremuś podałem chyba, że mógłby zamknąć te wszystkie swoje zarzuty jednym zdaniem. Zgłaszam panu zarzut, panie Ryszardzie Brejza, że spłodził pan swojego syna Krzysztofa Brejzę. Dowody? Proszę bardzo, akt urodzenia, a dodatkowo jeszcze oświadczenie żony potwierdzające ten fakt. Koniec, kropka. I nic więcej. Wszystko się zamyka wokół tego. A te wszystkie pozostałe zarzuty w cudzysłowie, jakie są stawiane, to one oczywiście będą przedmiotem działania prokuratury, ale również i moich obrony. Z tym, że zwrócę państwu tutaj uwagę, panie senatorze, poinformuję pana, że dotyczą one wydarzeń sprzed 8, 7, 6 lat. W 2017 roku złożyłem doniesienie w tej sprawie do prokuratury, mając informację o tym, że mogło dojść do kradzieży środków finansowych w Urzędzie Miasta. Złożyłem to doniesienie. Po mnie, po 48 chyba godzinach, doniesienie złożyło CBA. I ja od tamtego momentu nie byłem wzywany w charakterze świadka ani razu na przesłuchanie. Ani do CBA, ani do prokuratury. Pierwsze wezwanie otrzymałem teraz, miesiąc temu i od razu jako w charakterze podejrzanego. No to jest dla mnie niesamowite. Wezwanie otrzymałem kilka godzin po tym, jak mój syn przekazał informację w godzinach porannych, że pozywa prezesa Jarosława Kaczyńskiego do sądu. I rzeczywiście tego samego dnia, w godzinach południowych, miałem kolejną wizytę w funkcjonariuszy CBA, ale tym razem aż dwóch. Nie pocztą, ale osobiście przekazali mi wezwanie w charakterze już podejrzanego do prokuratury w Gdańsku. Za tydzień, za 7 dni miałem się pojawić. I to oczywiście zrobiłem. Więc co teraz? No teraz będą działania prowadzone prawne, nie wiem, 8-10 lat. Może dożyję tego momentu, w którym
uda się oczyścić z tych zarzutów już w taki sposób prawomocny. Trochę powraca moja młodość, że mogę tak osobiście coś jeszcze państwu na to, że powiedzieć, bo młodość, jak państwo słyszeliście, spędziłem w NZS-ie, w Solidarności. Natomiast teraz ta starość też, to jest walka, to jest powrót troszeczkę do tej młodości. To troszeczkę mnie tak, proszę wybaczyć, ale tak mnie wzmacnia taka świadomość tej walki, powrotu do idei. To nie są pieniądze. Jesteście ludźmi doświadczonymi również i wiecie, że tamte lata to nie były lata walki o stanowiska, o funkcje, o pieniądze, o majątek. Tylko to była walka o ideę. I w naszym pokoleniu są jeszcze propaństwowcy, ja się do takich zaliczam, którzy, dla których ta idea walki nie jest czymś, z czym obcym, ale jest aktualnym i na bieżąco. Warto jest o tym pamiętać. Do tego się stosuje. Dziękuję, panie prezydencie. Następne pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki, wiceprzewodniczący komisji. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, przecież że rozumiem pana, gdy mówi pan o opresji, o inwigilacji, o nękaniu pana rodziny. Ja również i moja rodzina w latach 70. i 80. byliśmy poddani inwigilacji, aresztowaniom, pobiciom, podsłuchom, wielowymiarowym represjom. Także ja naprawdę wiem, o czym pan mówi, dlatego wyrażam z panem taką ludzką solidarność, bo operacja, która jest skierowana przez obecne państwo polskie, najprawdopodobniej przez CBA, mimo że się zmieniły czasy, to metody pozostają zbliżone, oczywiście przy użyciu nowocześniejszych narzędzi, ale ja tu widzę analogię, a ta operacja, która jest skierowana przeciwko pana rodzinie, to według niektórych wyliczeń są to 3 miliony złotych na operację plus 1,5 miliona złotych na zakup licencji. Operacja jest trwała i w czasie rozłożona, bo przecież profilowanie państwa musiało trwać. Pan na wstępie swojej wypowiedzi powiedział, że to jest operacja, która jest w pana syna głównie wymierzona. No pan jest po prostu osobą, która siłą rzeczy jako ojciec doświadcza tej inwigilacji. Ale proszę mi powiedzieć, jakie konkretne działania pana syna, posła Krzysztofa Brejzy, z jakimi konkretnymi jego działaniami, wystąpieniami, interpelacjami czy działaniami, które obnażały nadużycia władzy, kojarzy pan całą tą wielką, zorganizowaną akcję przy użyciu broni, która jest w Polsce według naszych ustaleń nielegalna i nielegalnie używana. Jakie są te główne przyczyny, jeżeli chodzi o działania syna? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję. Takich wystąpień mojego syna po 2015 roku, w szczególności po 2015 roku, po wygranych wyborach przez PiS, było bardzo dużo. Takich, które były wynikiem jego, jakby to powiedzieć, działań śledczych i analitycznych, jego i współpracowników jego. Sprawa nagród wypłaconych przez panią premier Szydło. Sprawa majątku zgromadzonego przez PiS w latach 90., dwie wieże, etc. Mój syn z wykształcenia jest prawnikiem, jest doktorem prawa również i ma cechy charakteru jednocześnie, które wiąże z tym wykształceniem. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu przekazane, tak się pocieszam. Również i przeze mnie. Jest to pewna konsekwencja, upór i niewątpliwie u niego pracowitość. Jeżeli on się podejmował jakiegoś działania i w tych działaniach politycznych po 2015 w szczególności roku, to on jest bardzo dokładny i tak drąży temat długo, dopóki nie zbada go dokładnie. Liczba zapytań, jakie kierował
do licznych ministerstw w różnych sprawach, od spraw majątkowych poprzez wynagrodzenia różnych urzędów centralnych, była szokująca. No i w trakcie tych działań udało się jemu udowodnić pewną perfidię, fałsz, interesy załatwiane przez polityków PiS-u w Polsce. I władza w pewnym momencie doszła do wniosku, że trzeba tego człowieka poskromić. A jak można poskromić? Utemperować. Poprzez, jeżeli nie można kupić, bo to są dwie metody stosowane przez PiS dzisiaj w Polsce. Albo się kupuje, albo się zaszantażuje, zastraszy. Więc jeżeli przez Pegasusa uda się, jeżeli nie można było zastraszyć, to może przez Pegasusa uda się coś wyrzucić, skompromitować tymi materiałami. Udowodnił mój syn, że z 2019 z sierpnia emitowane przez pana Pereirę w TVP Info materiały, było wśród nich kilka ewidentnie sfałszowanych. Tylko czy to pan Pereira sfałszował? Czy CBA? Czy to są oryginalne przez Pegasusa ściągnięte z jego telefonu? A jakie z mojego telefonu ściągnięto i co tam jest? O czym ja się dowiem? O czym on się dowie? O czym się dowie każdy Kowalski w Polsce i Malinowski? Przeciętny obywatel, przedsiębiorca, nauczyciel, nie wiem, działaczka organizacji różnych społecznych za jakiś czas, że są zboczyńcami, że są złodziejami. Przecież to, co dotyczy nas, z podrzucaniem i manipulowaniem takich informacji poprzez Pegasusa między innymi, to jest zagrożenie dla wszystkich obywateli, dla wszystkich mieszkańców Polski. Jest to kwestia czasu i wykorzystania tych materiałów przeciwko. Bo jeszcze raz powtórzę, ta władza albo korumpuje, kupuje, albo zastrasza, a najchętniej to by powsadzała tych najbardziej upartych, to nie są czasy mordowania, ale by powsadzała do więzień. I skoro mnie nie można było w żaden z tych sposobów poskromić również, to ja mam zarzuty postawione. Zarzuty moim zdaniem takie, które nie kwalifikują się do postępowania sądowego, ale muszę przez ten proces przechodzić. A co do mojego syna, nikt nie wie, co jeszcze jemu do telefonu mogli wrzucić. A dlaczego nikt nie wie? Bo Polska przestaje być państwem demokratycznym. Państwo demokratyczne jest państwo, które zachowuje poprzez swoje struktury obywatelskie kontrolę nad organami funkcjonującymi w tym państwie. To jest państwo, w którym służby specjalne działają pod kontrolą innych instytucji, państw. A u nas kto kontroluje? Partia kontroluje. Partia dysponuje, jedna partia rządząca, tym, co dziennikarz ma powiedzieć w telewizji, którą my utrzymujemy poprzez abonament wnoszony. To partia decyduje, do kogo fundusze CBA mają się pojawić. To partia decyduje, komu zarzuty ma się postawić. Mi wezwanie podpisał osobiście prokurator okręgowy w Gdańsku. Nawet nie pani prokurator, która to prowadzi, tę sprawę od pewnego czasu. W sprawie mojej powołano zespół prokuratorski, jeden z dwóch w Gdańsku w prokuraturze. Zaledwie dwóch. Zespoły prokuratorów, w tym wypadku dwuosobowy podobno, powołuje się tylko dla najcięższych przestępstw. I mnie osobiście przesłuchiwał i zarzuty stawiał, również pan prokurator. To są takie po prostu informacje bardzo symptomatyczne, jakie tu państwu też przy tej okazji przekazuję, bo dla mnie nie budzi wątpliwości, że przyczyny polityczne całej tej sytuacji i nadzwyczajna aktywność mojego syna jako w tamtych latach posła. Gdybyśmy chcieli ocenić jego aktywność, bo ja jako ojciec mogę popełnić tu jakiś błąd ze zrozumiałych względów, ale to proszę sobie
wykreślić te wszystkie sprawy, które publicznie on podniósł, ujawnił, te nadużycia władzy. Jakby Polska i my byśmy dzisiaj wyglądali w stanie wiedzy bez tych informacji, jakie on wydobył. I dzięki dziennikarzom, dzięki niezależnej nadal prasie telewizji polskiej, udało się z tymi informacjami dotrzeć do mieszkańców, do wielu mieszkańców Polski, do wielu obywateli. Panie prezydencie, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, prosiłbym zarówno o pytania, jak i odpowiedzi nieco już zwięźlejsze. Bardzo proszę pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam dwa pytania krótkie. Pierwsza kwestia odnośnie tych prokuratorów. Czy ten zespół prokuratorów w prokuraturze w Gdańsku, to nie byli czasami ci prokuratorzy bądź ta prokuratora, gdzie przy okazji badania afery Amber Gold, wtedy kiedy pana syn, wtedy poseł pan Krzysztof Brejza był członkiem tej komisji, wykrył nieprawidłowości w działaniu tej prokuratury? To jest moje pierwsze pytanie. Według informacji, ale jakie od mojego syna posiadam, to mogę potwierdzić, że to jest ta sama prokuratura. W podobnych okolicznościach, rzeczywiście jakie okoliczności wystąpiły, natomiast czy to są ci sami ludzie, to tego nie potrafię potwierdzić, takiej wiedzy nie ma. Bardzo dziękuję i mam drugie pytanie, bo pan bardzo dokładnie określił w datach, kiedy ten SMS 20 sierpnia do pana przyszedł, czyli próba wpuszczenia do telefonu Pegasusa, a 21 sierpnia ten telefon został już oficjalnie przejęty przez CBA. A czy nie uważa pan, czy nie miał pan takich podejrzeń, że być może wtedy panu coś próbowano podrzucić do telefonu, żeby następnego dnia CBA to po prostu spektakularnie znalazło? Tak, możliwe. Różne przypuszczenia można mieć, bo ta zbieżność tutaj nie jest, no to nie ma przypadku. Tylko co zrobiono, no ja myślę, że tylko to może komisja ustalić. To gdyby były instytucje demokratyczne nadzoru nad działalnością takich służb, to ta sprawa byłaby wyjaśniona. Niewątpliwie wzbudza to wiele obaw i zastrzeżeń. To nie jest przypadkiem, że ostatni SMS, przez dwa miesiące SMS-y mi przekazywano, ostatni 24 godziny przed zajęciem telefonu dociera. A jeszcze mam pytanie dodatkowe, czy potem pan już takich SMS-ów nie dostawał? Takich SMS-ów w 2019, ponieważ mój telefon poddałem badaniu przez Amnesty International z 19 roku, nie otrzymywałem do końca tego roku. Natomiast nie przekazywałem danych dotyczących kolejnych lat 2021 roku. Dziękuję. Bardzo proszę pana marszałka Michała Kamińskiego o zadanie pytania. Panie prezydencie, ja mam pytanie, które dotyczy, no przepraszam, jeżeli uzna pan za nieeleganckie. O co jest pan oskarżony? To znaczy rzekomo, na jakie straty naraził pan Inowrocław, swoich wyborców, zakładając najgorsze, że to prokuratura ma rację, a nie pan. Jakie to straszne przestępstwo jest panu zarzucane, no bo została utworzona specjalna grupa, był użyty Pegasus, który był używany na przykład przeciwko ludziom pokroju Bin Ladena. No zastanawiam się, o co tak strasznego pana oskarżają, że, a przecież słyszeliśmy to w wyjaśnieniach polityków PiSu, bo oni mówili, że tylko przestępców podsłuchują w przestępczych sprawach. To zastanawiam się, kto przede mną siedzi. Czy siedzi przede mną człowiek, którego znam od 20 paru lat, z którym zasiadałem w jednym klubie parlamentarnym, którego wyborcy w kolejnych wyborach wybierają na prezydenta swojego miasta, czy siedzę przed polskim Bin Ladenem? Panie prezydencie, kim pan jest i co pan zrobił Inowrocławiowi? O co pan jest oskarżony? Tak, proszę państwa, o co jestem oskarżony, starałem się państwu powiedzieć wcześniej, bo tak... O jaki rząd wielkości chodzi? Tak, rząd wielkości,
No z tych zarzutów ja nie mogę wszystkich szczegółowo państwu przedstawić, poza komunikatem, treścią komunikatu odwołać się, jaką pan prokurator, okręgowy poprzez rzecznika prasowego przekazał takie informacje. Nie mogę jako osoba, której zarzuty zgłoszono. Ale czy jest to na przykład kwota, panie prezydencie, zbliżona do pieniędzy zmarnowanych na przykład na elektrownię w Ostrołęce? Nie, no... Czy jest to kwota bardziej zbliżona do obiadu w restauracji? Nie, absolutnie. To z konkretów, jakie znalazły się w komunikacie prokuratury zresztą, to przypomnę, pojawiła się sprawa ulotki jakiejś wyborczej. Nie wiem, ile to mogło kosztować, 200 zł? Aha. Kilkaset, nie mam pojęcia. A ile wynosi budżet Inowrocławia, panie prezydencie? Ja związku żadnego nie miałem absolutnie. Ale... I artykułu w lokalnej gazecie, który opublikowaliśmy jako Urząd Miasta w drodze polemiki z radnym, jaka się toczyła w internecie, na stronie tejże gazety, którego nam gazeta odmówiła opublikowania. Jak odmówiła na stronie internetowej, podjęliśmy decyzję, że w takim razie zapłacimy, opublikujemy, kończąc tę dyskusję z tym radnym na stronie gazety w wydaniu papierowym. Rozumiem. I tu się zarzut, pomimo kontroli Regionalnej Izby Rachunkowej i wcześniejszych działań prokuratury, nie dopatrzono się przez żadnego nadużycia. Mamy, panie prezydencie, do czynienia z ewentualnym naruszeniem dyscypliny finansów na kwotę ale tu nawet nie kilkuset, było. Nawet nie to, ale powiedzmy, że sprawa wątpliwości dotyczą kilkuset złotych, tak? A ile wynosi budżet Inowrocławia? No, to już ponad 300 milionów. No ja w zasadzie nie mam więcej pytań, bo wydaje mi się, że pan prezydent po prostu odpowiedział na pytanie, jaki jest realny powód pana prześladowania systemem Pegasus. Tym bardziej, że jeżeli ja dobrze zrozumiałem pana odtworzenie tej historii, to przecież atak na pana, także na pana, nie tylko na pana syna, miał także związek z wyborami samorządowymi. Tak, bo w 2018 roku odbyły się wybory samorządowe. Ja państwu tu mówiłem o tej grupie hejterskiej, która działała... A z jaką partią był związany pana główny przeciwnik czy pana przeciwnicy w Inowrocławiu? Kto chciałby, mówiąc krótko... Solidarna Polska, PiS. A, Solidarna Polska, szczególnie Polska, tak, ta część Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie Solidarna Polska. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pani senator Magdalena Kocha. Dziękuję bardzo. Słuchając pana prezydenta, przypomniała mi się też brzmiąca tutaj podczas obrad tej komisji fraza wygłoszona przez pana generała Adama Rapackiego, który jako młody milicjant, uwierzywszy w sprawiedliwość i odmianę tej służby w latach 80. postanowił poinformować swoich dowódców o nieprawidłowościach, które skończyły się dla niego przykro. I też myślę, podobnie jest z panem prezydentem, choć czasy inne, ustrój niby inny, ale to pan donosi o podejrzeniu popełnienia przestępstwa marnotrawienia środków publicznych, a w efekcie staje jako oskarżony o 200 zł tutaj usłyszałam. To jest dramatyczny obraz dzisiejszej Polski i dzisiejszych organów ścigania. Grupa hejterska Piebiaka okazuje się nie była jedyną. Były także miejscowe grupy hejterskie, które no, w sposób dzisiaj widoczny i upubliczniany przez naszą komisję działały w każdym miejscu, jak sądzę, kraju, bo można tak domniemywać. Poniżyć człowieka, postawić w stanie oskarżenia, wyjaśnione, niewyjaśnione. Wiecie państwo, tak po polsku, przepraszam, ja troszkę za długo mówię, ale naprawdę chcę to powiedzieć. Każdy z obywateli naszej ukochanej Rzeczypospolitej może stanąć przed faktem, że nie wiadomo, czy ukradł, czy jego okradziono, ale zamieszany w kradzież został i prokuratura, jeśli jest niewygodnym obywatelem, wytoczy przeciwko niemu największe z możliwych dział, bo zespół prokuratorski. Pan powiedział o takiej rzeczy. Firma, według pana firma,
której CBA zleciło atak na pański telefon. Pan prezydent ma tę wiedzę. Skąd pan wie, że to jest ktoś inny niż pracownicy, funkcjonariusze CBA? Skąd pan czerpie te informacje, że treść SMS-ów i próba ataku na pański telefon była zlecona komuś innemu niż funkcjonariusze CBA? To, że treści zdobyte Pegasusem trafiają na obce serwery, to już powoli wiemy. Ale skąd pan czerpie wiedzę, że to była firma zewnętrzna, a nie pracownicy CBA? Ja mówiąc o pani senator, czy mogę, pani przewodnicząca? Bardzo proszę, jak najbardziej. Mówiąc o firmie zewnętrznej, miałem na myśli tę firmę izraelską, która to prowadzi. Nie firmę, to jest jakiś, może niezbyt jasno wyraziłem się, przepraszam, zlecenie wraz z profilem musiał przygotowywać ten, który zlecał wykonanie tego zadania. Czyli informacje o tym, gdzie ja przebywałem, jakie ja mam zainteresowania, czy ja płacę rachunek za ten prąd, czy nie, czy jakiego telefonu używam, to ten mój profil musiał być sporządzony przez kogoś tu w Polsce, prawdopodobnie przez CBA. Na podstawie licencji, jaką firmie, o właśnie, tu w tym znaczeniu używam, izraelskiej, która infekuje Pegasusa, już infekuje po prostu, bo to nie CBA infekuje, tylko ta firma realizuje zlecenie. Ona tylko ma dostęp do tej technologii. O tej wiedzy nie posiadaliśmy wcześniej. Ja te informacje mam od dziennikarzy śledczych i na to się mogę jedynie powołać i analizując wyniki pracy państwa. I to ta firma wykonuje zadanie od strony technicznej, ale od strony tych faktów, tego co, jak, jakie w SMS-ie użyć treści, to najprawdopodobniej robi to ktoś w Polsce. Ja myślę o CBA. Więc nie myślałem absolutnie o jakiejś jeszcze firmie, tylko starałem się, może nieprecyzyjnie, przepraszam, ale użyć to w takim znaczeniu. Dziękuję. Pan uważa, że profilowanie następuje w Polsce, a ataku na telefon zgodnym z profilowaniem dokonuje już ktoś z zewnątrz, czyli atakuje polskiego obywatela, obywatel innego niż Polska państwa. Tak jest, tak uważam i to wywołuje mój niepokój, to mało powiedziane, ale zdecydowany sprzeciw, bo mało tego, dane, które z mojego telefonu ktoś ściągnął, to są dane, które prawdopodobnie również posiada firma zawiadująca Pegasusem. To nie jest polska firma. To nie jest CBA. CBA otrzymuje te dane, ale na podstawie licencji wykupionej, natomiast najprawdopodobniej tymi danymi dysponuje ktoś z zewnątrz. Wszystkie dane dotyczące polityków są danymi szczególnie istotnymi dla służb na całym świecie. O czym państwo wiecie, to jest kwestia związana z wykorzystaniem takich danych. My po upadku komuny przez to przechodziliśmy długie lata. To była kwestia szantażowania wręcz niektórych słabszych osób, kupowania. Tu jeszcze historia ma wiele do powiedzenia i historycy do napisania. Myślę, że i na ten temat. Nie wszystkie archiwa są otwarte. Ale gdzieś to w pamięci wielu ludzi jeszcze pozostały te historie. I dzisiaj postępują te działania w podobny sposób. Wydobywane są dane państwa, nie wiem, tutaj jako polityków i trafiają do kogoś na zewnątrz, gdzie my kontroli żadnej nie mamy nad tymi informacjami. To nie jest biały wywiad.
To jest brudny, czarny wywiad, czarna robota, która doprowadza do osłabienia Polski, bo to jest uderzenie. Ja nie zaliczam się do elity polskich polityków przecież, ale jeżeli dotyczy to wielu innych polityków znanych w Polsce, nie wszyscy wiedzą o tym, że ten system był stosowany wobec nich, no to to jest osłabianie państwa, to jest działanie, to jest zdrada wręcz. To jest działanie na szkodę Rzeczpospolitej. To nie jest żadne wstawanie z kolan, tylko to jest rozłożenie na łopatki. I ja się z tym nie zgadzam. Ja tego nie ukrywałem i nie ukrywam dzisiaj, że mówię zdecydowane nie. Należy o tym mówić. Jestem bardzo wdzięczny, że państwo jako komisja podnieście się tego trudnego zadania, tak to jest możliwe, sięgnięcia do istoty tej sprawy i takiego przygotowania materiałów, które kiedyś będą wykorzystane, również w inny sposób wierzę w to. Bo to, co robicie i to, co tutaj robimy w tej chwili, to jest coś bardzo ważnego, nawet jeżeli w tej chwili wagi inni nas obserwujący nie dostrzegają. Panie przewodniczący, tylko wniosek do pytań, na które jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale myślę, że w ramach każdego naszego posiedzenia rodzą się kolejne. Do koordynatora służb specjalnych pytanie, czy CBA profiluje? Według jakiej profiluje obywateli? Według jakich zasad są typowani do tego profilowania ewentualnego nasi obywatele? I jakie są skutki tego profilowania? Czemu one mają służyć? Bardzo mi zależy na odpowiedzi, na zadanie tych pytań wprost. Jeżeli mogę? Rozumiem, że te pytania raczej nie były do pana prezydenta, ale bardzo proszę podzielić się. Dlatego proszę o pozwolenie. Jedynie, bo to jest bardzo, przepraszam, ale bardzo ważna informacja. Proszę bardzo, proszę o odpowiedź. Gdybyśmy wyszli, niewątpliwie mamy tu do czynienia z profilowaniem, bo pojawiają się informacje wrażliwe dotyczące tego, co ja robię, gdzie byłem i tak. No to gdybyśmy wyszli z założenia, tak logicznego, że to nie polskie służby te profile sporządzają, to kto sporządza te profile? Kto mnie obserwował? Kto obserwował posła Brejzę, prezesa Giertycha, panią prokurator Wrzosek i inne osoby? Firma Izraelu? Czy wywiad jakiegoś innego państwa? A może jakaś inna grupa działa w Polsce w ramach tej ośmiornicy rządzącej Polską dzisiaj, która ma swoją końcówkę z taką macką i to ona profiluje nas jako przeciwników tego typu rządów? Nie wiem. Więc pozwoliłem sobie na zwrócenie tej jeszcze uwagi, ponieważ uważam, że to wszystko wskazuje na to, że to mogło czynić, tak nie mówię, ale mogło czynić CBA. Dlatego dziękuję, tak ważne panie, jest odpowiedź i pytanie o to. Przepraszam, już panie przewodniczący. Bardzo proszę o zadanie pytania pana Jacka Burego. Panie prezydencie, na skutek prac naszej komisji udało nam się już dużo ustalić, jeżeli chodzi o technikalia funkcjonowania tego systemu i sposobu, w jaki infekuje. Szczególnie tutaj przedstawiciele Citizen Lab z Kanady wiele nam wnieśli, uświadomili nas, jeżeli chodzi o operacje Pegasusem na systemie iPhone'a. Natomiast z tego, co rozumiem, pan posiadał inny telefon. Pan posiadał telefon, którego system operacyjny to jest Android, tak? Przy naszym spotkaniu z ekspertami z Amnesty International troszeczkę mniej tych technikali poznaliśmy, ale na bazie pana wypowiedzi rozumiem, że pan ma jakieś doświadczenia i chciałbym o to właśnie zapytać. Bo wiemy, że jeżeli chodzi o Pegasusa, to on jest tak zwanym programem zeroklikowym na systemie iPhone'a. Czyli nie trzeba nic zrobić. Pan natomiast mówi, że przy Androidzie u pana przychodziły jakieś SMS-y, prośba o wejście na jakąś stronę. Sugerowałoby to, że Android nie jest tak podatny jak iPhone w tym momencie, iOS.
Czyli trzeba kliknąć w coś, żeby oni weszli. Chyba, że był pan też atakowany jakimiś innymi systemami przy okazji, nie tylko Androidem. Ale rozumiem, że, i to jest moje pytanie, czy specjaliści z Amnesty International stwierdzili, że te SMS-y, które pan dostawał, te prośby o wejście na stronę, czy sugestie wejść na stronę, to były ataki Pegasusem, tak? Tak. Czyli... Tak stwierdzili. Tak stwierdzili. I tak stwierdzili, że jeżeli chodzi o telefony z systemem Android, to możliwość zainfekowania była poprzez kliknięcie na te domeny skierowanie, które były zarówno linki fałszywe, jak i te domeny. Okej, okay, czyli Android... Uruchomienie, kliknięcie było uruchomieniem jednocześnie rozumiem, czyli przy Androidzie trzeba kliknąć, przy iPhone'ie tak. Prawdopodobnie nie. Drugie pytanie, czy pan wyłączał swój telefon w tym okresie między, tak jak pan powiedział, lipcem a sierpniem 2019 roku dosyć często? Chodzi mi o stwierdzenie tak, faktu... się. Czy na przykład po zainfekowaniu oni gubią ślad, jeżeli się wyłączy telefon i wtedy dostawał pan po wyłączeniu następne SMS-y z sugestią, czy też niekoniecznie? Zdarzało się, że mogłem wyłączyć telefon, ale nie przypominam sobie szczegółów, czy otrzymywałem po wyłączeniu, bo to już tyle lat minęło. Ja jeszcze raz podkreślę, że jestem z natury ostrożny i nie pamiętam, czy ja kliknąłem w którykolwiek z tych podejrzanych SMS-ów. Bo ja i dopuszczam taką możliwość, bo tu nie jest nic pewnego. Mogłem mieć Pegasusa, mogłem mieć ponownie potem po wyłączeniu telefonu, bo tak jak powiedziałem, miałem wcześniej wyłączany, miałem z 2-3 razy chyba w czasie tych wakacji wyłączany. Ale mogła być i taka sytuacja, że ponieważ nie kliknąłem albo nie przez dłuższy czas, na przykład przez sierpień, żadnego, każdy SMS wydawał mi się podejrzany i nawet machinalnie nie wchodziłem, to mógł, może to zabrzmi dosyć dziwnie, ale kliknąć za mnie funkcjonariusz CBA, który przejął mi ten telefon. A w tym czasie był pan, rozumiem, przesłuchiwany też, tak? I telefon pan deponował, czy... Pozwoliłem sobie poinformować tutaj państwa, że wszystkie próby infekcji Pegasusa zakończyły się 20 sierpnia, a 21 sierpnia rozumiem. Miałem ten telefon na ileś godzin przejęty przez funkcjonariusze CBA. Rozumiem. W ramach oczywiście dyspozycji wydanej przez prokuratora w Gdańsku. Także różne te okoliczności można brać uwagę. Albo mi wówczas zamontowano, albo też nie można było wcześniej zamontować lub z jakimiś przerwami. To zależy, czy dla ściągnięcia danych czyniono to, czy dla obserwacji tego, co ja robię. Co było celem głównym? Tego nie wiem, ale to trudno mi tutaj w tym miejscu przypuszczenia snuć, ale niewątpliwie któreś z tych okoliczności musiały wystąpić, bo to nie był przypadek, powtórzę, ostatni SMS otrzymuję 20 sierpnia o godzinie 12:06, a w godzinach przedpołudniowych po 24 godzinach wchodzą panowie z CBA, agenci, zajmują mi telefon, zajmują komputer, coś tam z nim czynią, po czym zwracają wieczorem. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Jeszcze sekundę, tylko senatorze. Dosłownie sekundę. Parę pytań zadałem. Jedno zadałem pytanie. Już kończę tylko. Nie wiem, czy to będzie pocieszająca dla pana informacja, ale z tego, co udało nam się ustalić, rozmawiając z ludźmi powiązanymi ze służbami albo którzy pracowali w służbach, w momencie, kiedy ktoś ze służb, powiedzmy, dorwie pana telefon w ręce, to nie potrzebują Pegasusa. Mają mnóstwo innych systemów, które pozwolą im szczytać i zmanipulować pana telefon. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wiem, jak to odebrać, bo ani nie jestem pocieszony, ani zmartwiony. Pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki i więcej pytań, zgłoszeń. Potem jeszcze pan senator Tyszkiewicz i na tym byśmy zakończyli. Panie prezydencie, chciałem pana zapytać o koincydencję czasową, bo jak pan wspominał, już 10 stycznia
Media informują, że senator Krzysztof Brejza składa pozew przeciwko prezesowi Kaczyńskiemu. Tego samego dnia funkcjonariusze CBA wkraczają do urzędu w Inowrocławiu z wezwaniem dla pana prezydenta, aby stawił się przed obliczem prokuratury. I na ile uważa pan, że postawienie tych niepoważnych zarzutów, gdzie kwota, o której mówimy, to jest z rzędu kilkuset złotych, że to jest działanie odwetowe, a na ile to może być, taką hipotezę bym stawiał, niech się pan prezydent do niej odniesie, że to jest być może próba przykrycia przez polskiego operatora Pegasusa, który zorientował się, że inwigilacja pana osoby wyjdzie prędzej czy później na jaw i trzeba stworzyć po prostu podkładkę, rodzaj alibi takiego w cudzysłowie dla swoich działań. Poproszę o odpowiedź. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję, panie senatorze. Oczywiście taki wariant też można brać pod uwagę i nad tym się kiedyś zastanawiałem. Mój syn od gdzieś tam 23, chyba 30 grudnia ubiegłego roku w kolejnych swoich informacjach i działaniach przekazywał informacje, że przecież wobec niego nie są prowadzone żadne działania, nie był nawet przesłuchiwany. A tu Pegasus ma dowody, inwigilacja totalna, możliwość u niego montowania jakichś informacji przecież z zewnątrz. I on wielokrotnie na to zwracał uwagę. I ja po czasie świątecznego spotkania gdzieś tam wspomniałem żartem trochę. Mówię, no tak bardzo podkreślasz to, że nie byłeś, to poczekaj, to ktoś zostanie w końcu, bo oni będą musieli udowodnić, że ich działania były potrzebne, a przynajmniej udowodnić, no udowodnić, pokazać opinii publicznej. No i padło nie na niego, tylko na mnie. Bo skoro na niego nie mają nic, a na mnie mają za te kilkaset złotych albo kilka tysięcy, nie wiem, bo tutaj żadna kwota nie padła u prokuratora, przepraszam, i w tych zarzutach, które w komunikacie się znalazły, bo się powołuję tylko i mogę powoływać na komunikat prokuratury po moim przesłuchaniu. Przecież tam nie ma mowy o żadnej kwocie, więc ja nie wiem, czego dotyczy, ale to jest to, na co zwrócił uwagę również i pan senator. My nie za bardzo od strony prawnej wiemy, o co w tym chodzi. Natomiast domyślamy się, że chodzi o politykę. Tu chodzi o uderzenie, o wykorzystanie w mediach publicznych, w mediach pisowskich tego argumentu, że patrzcie, Pegasus był, no tak, no był. No ale oni mają swoje grzechy, bo jednak zarzuty są postawione Brejzie. A jakiemu Brejzie? No to już nieważne, ale są. Dzisiaj ten Brejza, jutro kolejny, a potem jeszcze trzeci, jak się znajdzie. Będą tak kiełkowali, czym roślinki wiosną. Argument się znajdzie. To w latach stalinowskich taka teza obowiązywała. Paragraf zawsze się znajdzie, jak się tutaj będzie chciało. I taka teza jest stosowana w praktyce w Polsce w tych latach, w których my żyjemy. I tutaj ma rację, myślę, pan senator, ja przynajmniej podzielam pana spostrzeżenia również w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan senator Tyszkiewicz. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja chciałbym na koniec poruszyć ten wątek samorządowy. W związku z tym, że z tego, co zrozumiemy, nie miał pan postawionych żadnych zarzutów kryminalnych. Tak. Niedopełnienie obowiązków to jest bardzo pojemny, powiedzmy, tytuł, bo każdy samorządowiec w swojej pracy podejmuje setki, nawet tysięcy czasami, gdyby wziąć wszystkie kadencje, które pan ma za sobą, decyzji. I mogą się zdarzyć decyzje nietrafne, które mogą budzić jakieś kontrowersje. Ale moje pytanie jest konkretne. Czy budżety Inowrocławia, szczególnie te w latach 2015-2022, były podważane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, czy były pozytywnie opiniowane? Tak? Bo tu mamy do czynienia z działaniem służb, które chcą uderzyć w pana jako prezydenta. Nie jako osobę fizyczną, że pan, nie wiem, ukradł
kilogram jabłek w Biedronce, tylko jako prezydenta. Więc czy Rio zatwierdzało budżety Inowrocławia i czy, jeżeli nawet jakiekolwiek nieprawidłowości się gdzieś tam mogły pojawić w pracy samorządowca, czy stawał pan przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, bo to się zdarza w pracy samorządowej, czy nie, a jeżeli tak, to jakie to były ewentualnie sprawy, jaka kategoria spraw? Bo to moje pytanie dotyczy użycia przeciwko panu najpotężniejszej broni cybernetycznej, fałszując zresztą SMS-y, a do tej broni, czyli do Pegasusa, dostęp ma tylko i wyłącznie CBA, czyli służba, wydawałoby się, największego zaufania publicznego. Więc jeśli chodzi o pana pracę samorządową, już to jest koniec tego pytania. Czy miał pan zatwierdzane budżety przez Rio i czy rzecznik dyscypliny finansów publicznych miał kiedyś z panem coś wspólnego, czy kiedyś pan musiał się tłumaczyć przed rzecznikiem dyscypliny? Bo jeżeli mówimy o 200 zł, czy o jakichś tam nieprawidłowościach, to raczej to podpada pod rzecznika dyscypliny finansów publicznych, a nie pod CBA, które używa Pegasusa. Dziękuję. Bardzo proszę. Nigdy żadnych uwag Regionalna Izba Rachunkowa nie miała do projektów budżetów na tyle istotnych, aby mogło się to wiązać z nieprzyjęciem budżetu przez radnych, projektu budżetu, jaki zgłaszałem. Nigdy. W ostatnich 2 latach również i tegoroczny budżet otrzymywał pozytywne opinie, chociaż z pewnym zastrzeżeniem i ostrzeżeniem, ale ze zrozumiałych względów, bo jaka jest sytuacja samorządów, w szczególności miejskich, w przypadku Inowrocławia nam ponad 20 milionów złotych zabrano z podatków, z PIT-ów, to państwo doskonale wiecie i balansujemy na granicy możliwości realizacji zadań publicznych, ale to już jest inny temat. Jeżeli chodzi o rzecznika dyscypliny budżetowej, to w 2003, pierwszej kadencji lub czwartym roku miałem takie postępowanie prowadzone w związku z przekazaniem środków finansowych na wsparcie dla ogrodów działkowych bez należytej jakby odebrania tych robót, czy coś w tym sensie, czy podstawy. Była zastosowanie jednej ustawy, ale nie było chyba stosownego zapisu w uchwale Rady Miasta. Pieniądze zostały wydatkowane na właściwe cele, natomiast od strony formalnej tutaj błąd rzeczywiście popełniliśmy. Innych spraw nie miałem prowadzonych. Panie prezydencie, Jeszcze tutaj była mowa o tych tysiącach spraw. Rzeczywiście w Urzędzie Miasta, takiego jak Inowrocław, kilkadziesiąt tysięcy pism przechodzi przez moje biurko jako prezydenta miasta rocznie. Kilkadziesiąt tysięcy. Kilka tysięcy decyzji administracyjnych podpisuję. Ja nie mówię o osobach, które zastępcy podpisują, ale do mnie trafiają. Złożyłem około 20 w ciągu lat swojej pracy doniesień do prokuratury, ponad 20 doniesień do prokuratury, zawsze w sytuacji takiej, która wskazywała na możliwość popełnienia jakiegoś przestępstwa, naruszenia prawa, bez względu na to, czy to dotyczyło osoby z zewnątrz, czy dotyczyło urzędnika na stanowisku kierowniczym, naczelnika również, czy zastępcy. Nawet jeżeli ktoś wobec mnie formułował jakieś zarzuty pozyskane z internetu, to ja od razu to kierowałem do prokuratury, bo uważałem, że taki mam obowiązek, nie tylko zgodnie z KPK, ale taki moralny, że niech ktoś to rozpatrzy, niech ktoś to wyjaśni, a tym kimś to jest prokuratura. I nigdy nie zaniechałem żadnego sygnału w momencie, w którym mogłem otrzymać informację o tym, że łamane jest prawo. Że łamane jest prawo. No i tyle mogę na ten temat odpowiedzieć panu senatorowi. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam jedno krótkie pytanie i chciałbym pana prosić o też krótką i konkretną odpowiedź. Mianowicie pojawiły się doniesienia, że w kwestii tego profilowania jest jedna dosyć dziwny zbieg okoliczności. Pan zresztą o tym lekko wspominał. Czyli chodzi o tą rzekomą wiadomość ze sklepu Bytomia z Warszawy.
Pan tam nigdy nie był, jak pan nam powiedział, natomiast był tam parę dni wcześniej pana syn. Czy jest możliwe, że ci, którzy profilowali, pomylili panów czy panów telefony i wiedzieli, że był tam pana syn z jakiejś wiedzy operacyjnej? Natomiast panu wysłano informację o sklepie firmy Bytom, w którym był pana syn. Tak, ja byłem w sklepie, jak państwu tu oświadczyłem, tej firmy, ale w innym miejscu w Polsce, w podobnym czasie, nie w tym samym czasie, ale gdzieś w podobnym. I stąd ta informacja, tej informacji nie odebrałem wówczas jako wskazujący na mojego syna, ale można byłoby różnie tak to rzeczywiście interpretować, jak to dziennikarz zinterpretował. Być może, że jakieś błędy były popełnione na tej linii. Firma, przepraszam, mam na myśli CBA, ale powiem firma, bo nie mam dowodów przecież. Firma, która zlecała wykonanie, przekazuje informacje do firmy, która ma uruchomić i gdzieś po drodze jakiś błąd mógł być popełniony. Ale to w tym układzie wykonawczym, bo nie budzi wątpliwości żadnych i takie informacje mam z Amnesty International, że mój telefon z moim numerem jest w wykazie, jaki został przekazany do zamontowania Pegasusa. I ja staram się oddzielić to, co nie może budzić wątpliwości, od tego, co może budzić wątpliwości. I rzeczywiście to, na co zwrócił uwagę pan przewodniczący przed chwilą, można i tak byłoby to interpretować. Ten SMS, jak może jakiś inny jeszcze SMS, z jeden jeszcze, nie wiem. Dziękuję bardzo. Zanim pana pożegnamy, dziękując bardzo za prawie półtora godzinną rozmowę, jak zwykle kilka moich wniosków z rozmowy z panem, panie prezydencie. Po pierwsze, zeznał pan przed komisją, że z informacji z Security Lab, z Amnesty International, wie pan, że było 10 prób w lipcu i sierpniu 2019 roku zainfekowania pana telefonu Pegasusem. Pierwsza 11 lipca, ostatnia 20 sierpnia, kolejnego dnia, czyli 21 sierpnia, ten telefon został w wyniku działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymany. Zeznał pan również, że prawdopodobnie nie otworzył pan żadnej z tych wiadomości, ale nie jest pan tego pewien, być może się zdarzyło, że pan którąś otworzył. Po trzecie, poruszył pan bardzo ciekawy wątek, skąd organizacja, która zlecała ataki Pegasusem, wiedziała o pana aktywnościach, bo te SMS-y fałszywe były bardzo dobrze sprofilowane, jeśli chodzi o pana ówczesne aktywności, przejazdy autostradą, wypady nad morze i rzekomo konwencja platformy i tak dalej. Konwencja platformy, którą był pan zainteresowany i tak dalej. To pytanie o profilowanie również zgodnie z postulatem pani senator Kochan. Kto profiluje, czy to jest CBA, czemu to ma służyć, jest rzeczywiście dla dalszych prac komisji bardzo ważne. Wreszcie zeznał pan, że ocenia pan, iż te ataki Pegasusem były częścią większej nagonki na pana rodzinę, której częścią były też na przykład stworzenie grupy hejterskiej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, w których pan startował ponownie na prezydenta Inowrocławia. Natomiast, że ewentualna formalna podstawa ataku Pegasusem wobec pana, przypominam, tylko i wyłącznie te ataki miały miejsce, kiedy pana syn był szefem kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej latem 2019 roku. Ta formalna, ewentualna podstawa, czyli zarzuty w sprawie
pewnych nieprawidłowości finansowych w kierowanym przez pana urzędzie, czy przynajmniej potencjalnych nieprawidłowości. Pierwsze zarzuty, które panu w tej sprawie przedstawiono, stało się to dopiero w tym roku, po tym jak kwestia ataków Pegasusem na pana syna Krzysztofa Brejzę stała się wiedzą publiczną i była już ujawniona. Wreszcie ostatnia rzecz, że w tejże sprawie, która jest przedmiotem zainteresowania prokuratury w Gdańsku i w której powołano specjalny zespół śledczy prokuratorski, chodzi o niewielkie sumy pieniędzy. W dodatku pan w tej sprawie pierwszy złożył zawiadomienie o tym, że jeden z pana, czy jedna z pana podwładnych mogła w tej sprawie sprzeniewierzyć pewne środki z urzędu. To tyle. Bardzo państwu dziękuję. Zarządzam 10-minutową przerwę. O 12:10 spotkamy się z panią posłanką Magdaleną Łośką. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.